Wysokie temperatury w ubiegły weekend sprzyjały wyjazdom nad morze zarówno tym spontanicznym, jak i planowanym od dłuższego czasu. Niestety kierowcy, którym zależy na szybkim dotarciu do miejscowości wypoczynkowych, bardzo często wybierają główne trasy, co skutkuje oczywiście korkami. W sobotę i niedzielę miały one po kilkaset metrów, a w newralgicznych momentach nawet kilka kilometrów. Rzeczywiście przy tej pogodzie, którą mieliśmy w zeszły weekend i przy tym natężeniu ruchu wywołanym przez pogodę, tą zachętę, żeby dojechać nad morze i tam poodpoczywać sobie w tak upalny weekend, mieliśmy do czynienia rzeczywiście ze spowolnieniem w kilku miejscach i rzeczywiście tam były takie fragmenty na naszej drodze krajowej numer 3, gdzie trzeba było stanąć i chwileczkę poczekać, żeby przejechać. Nie było to tak płynne jak w zwyczajny dzień. Podstawowym powodem zatorów jest duża liczba kierowców jadących jedną trasą w jednym momencie, a więc w pewien sposób podróżni sami są sobie winni. Innym problemem jest przepustowość dróg. Zwykle jest ona dobra, ale zdarzają się takie miejsca, które wymuszają konieczność spowolnienia. Tu zaczynają się kłopoty. I teraz jeżeli mamy do czynienia z drogą bardzo szybką w połączeniu ze zwężeniem tej drogi dwujezdniowej na przykład do jednojezdniowej, gdzie musimy zwolnić siłą rzeczy, bo inaczej się nie da przejechać tego fragmentu i bardzo szybko te pojazdy w jednostce czasu dojeżdżają, no to te straty czasu odkładają się i to skutkiem takich spowolnień jest korek, który się wytwarza. W takich właśnie przede wszystkim miejscach. Kierowcy w ubiegły weekend mieli do czynienia z licznymi utrudnieniami, bardzo często musieli mocno zwolnić, a nawet swoje w korku odstać, ale wynikało to po prostu z dużej liczby aut na drodze. Policja bowiem nie odnotowała wypadków, które spowodowałyby dodatkowe zatory. Nie było żadnych poważniejszych zdarzeń drogowych, jednak zachowaliśmy tutaj czujność i rozwagę, ale dla nas policjantów to jest oprócz temperatury również bardzo gorący okres, no bo staramy się być właśnie w tych miejscach newralgicznych, gdzie tworzą się takie korki. Wtedy usprawniamy w miarę możliwości ten ruch i pokazujemy, jak można dojechać, wykorzystując inne trasy. Korki sprawiają, że wolny czas, który można byłoby przeznaczyć na wylegiwanie się nad morzem, podróżni zmuszeni są przesiedzieć w samochodzie. Nie dość, że z tego powodu relaks będzie trwał krócej, to jeszcze żółwie tempo ruchu na drodze sprawia, że jesteśmy poirytowani, a to nie pomaga w zachowaniu bezpieczeństwa. Jesteśmy zmęczeni, jesteśmy poirytowani i wtedy no, nie zachowujemy takiej ostrożności. Poza tym są też takie sytuacje, że już w złości no, nie wpuszczamy na przykład osoby, która jedzie równoległym pasem, zagapiła się, nie zjechała wcześniej i nie wpuszczamy takiej osoby. A tak naprawdę kultura każdego kierowcy wskazuje, że taka jazda na tak zwany zamek znacznie ułatwia poruszanie się po drodze. Aby ułatwić podróżnym wygodniejsze i płynniejsze dotarcie nad morze, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i Komendą Wojewódzką Policji wydała specjalną mapkę. Na niej oznaczone różnymi kolorami są drogi alternatywne. Uwzględnione są też miejsca, gdzie najczęściej pojawiają się korki. Kierowcy na szczęście coraz częściej decydują się na unikanie popularnych tras. Z doświadczeń i z rozmów, które przeprowadziłam z policjantami z ruchu drogowego, wynika, że troszeczkę więcej już użytkowników dróg mimo wszystko korzysta z tych tras alternatywnych, ale to nie jest taka liczba kierujących, która pożądana przez nas. Tak naprawdę te drogi są bardzo proste, bardzo wyraźnie oznaczone na mapie. Wystarczy tylko wcześniej przed wyjazdem prześledzić taką drogę i naprawdę bez żadnego problemu dotrzemy do miejsca naszej podróży. Zarówno policja, jak i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad namawiają do tego, żeby przed wyjazdem dobrze zaplanować podróż. Warto zastanowić się, czy nie zostawić samochodu w garażu, a w jego miejsce wybrać inny pojazd, na przykład pociąg kąpielowy, który jeździ codziennie i w niewiele ponad godzinę jest w stanie dowieźć podróżnych ze Szczecina do Międzyzdrojów i Świnoujścia.